hej wszystkim, Hexagon z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawiam całą historię Ninja Droidów, jak zostały stworzone i co się teraz z nimi dzieje. Zapraszam do oglądania. Ninja Droidy, nazywane też Nindroidami, są zaawansowanymi maszynami bojowymi, których prototypem był Zane. Służyłem rocznemu władcy, który stworzył z nich własną armię. Ich dowódcą był generał Kryptor. Wzięł udział w różnych bitwach i przedsięwzięciach, mających na celu zagwarantowanie rocznemu władcy przejęcie kontroli nad Ninjago. Po tym, jak Mroczny Władca został pokonany przez Lloyda, pod postacią Cyfrowego Władcy wirus złamał się do systemów Borg Industries. Próbował pokonać Ninja, przejmując kontrolę nad sprzętem elektronicznym w mieście, lecz nie udało mu się to. Jednak dzięki skanom Zayna, Pixel zaprojektowała dla Cyfrowego Władcy jego nową własną armię elektromechanicznych wojowników Ninja Droidy. Roboty zaczęły produkować w fabryce mieszczącej się wewnątrz wieży Borg Industries. Wkrótce Ninja Droidy ruszyły do boju, Przeciwko czwórce ninja i przyjaciołom. Część jednak została w mieście patrolując je wypa na wypadek pojawienia się w nim ninja. Po odcięciu zasilania, armia ninja-droidów została całkowicie unieruchomiona, bo ona była zasilana ogólnie przez elektrownię, którą ninja jakby wyłączyli, i dlatego wszystkie ninja-droidy po prostu się wyłączyły. Po tym wszystkim ninja-droidy zostały wyposażone przez. Pytora w zbiorniki wypełnione wodą przechowującą elektrokobry. W ten sposób każdy Nindroid dostał własne źródło energii. No, lecz niestety też to nie zadziałało, po prostu wystarczyło odpiąć kabel, który prowadził do. który dawał tą energię i w sumie. no to też nie był najmądrze, najmądrzejszy pomysł. <laughs> Ninja droidy to nowa generacja sztucznych wojowników. Są silniejsze, szybsze, zwinniejsze niż Zane był kiedykolwiek. Ich robotyczne ciała sprawiają, że nie muszą spać, jeść ani pić. No, tak naprawdę, można powiedzieć, że żołnierz idealny wystarczy im jedynie źródło zasilania. Nindroidy potrafią mówić, najczęściej jednak po prostu wyśmiewają się ze swojego przeciwnika. Są dosyć brutalne, nie znają żadnych emocji, a zwłaszcza współczucia, czy litości. Zawsze skupiają się na jednym: na wykonywaniu swoich zadań. Są wręcz bezgranicznie posłuszne swojemu panu, mrocznemu władcy. Nie można ich do niczego przekonać ani odstraszyć. Wycofają się tylko wtedy, gdy uznają. Porażkę za nieuniknioną. Wyposażone są w system osłon, dzięki którym mogą stać się niewidzialne. Nindroidy mogą szczelać pociskami laserowymi ze swojego prawego oka. Mają też buty odrzutowe, które umożliwiają im latanie. Nie wiadomo, czy wszystkie ninja-droidy to posiadają, lecz pewnym jest, że co najmniej część z nich posiada rozkładane na plecach lotnie, wyposażone w dodatkowe działka laserowe. Zwykłe ninja-droidy można podzielić na dwa typy: wojownicy. Najczęściej spotykany Typ nindroidów. Noszą czarną maskę i posiadają prawie oko wyposażone w działko laserowe. Żołnierze, rzadziej spotykany rodzaj elektromechanicznych ninja, nie noszą maski i nie mają oka mogącego strzelać laserowymi pociskami. Armii nindroidów panowała określona hierarchia. Najwyższą władzę sprawował mroczny władz. Tuż po nim znajdował się Pytor, który wydawał polecenia techu i Kryptorowi. Kryptor, jako generał armii, miał pod sobą wszystkie ninja droidy, w tym także Mindroida. Ninja droidy korzystały z różnych rodzajów ostrzy i mieczy, zazwyczaj z srebrnych katan, z wygrawerowanymi na ich klingach czerwonymi symbolami. Niektóre nindroidy używały też podwójnego działka laserowego. W przestrzeni kosmicznej wyposażenie nindroidów stanowiły ręczne działka pistolety laserowe. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz możecie zostawić subskrypcję na kanale. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!